Podróżowałem po tym niezwykłym świecie przez ponad 25 lat, ale ciągle z poczuciem, że noszę jakiś taki ciężki kamień na plecach. Dzień dobry! Co za pies elegancki! I to poczucie było związane z tym, że co prawda widzę rzeczy egzotyczne, niezwykłe, wspaniałe, ale nie zajmuję się rzeczą, która chyba w życiu najbardziej mnie interesuje, czyli nie zajmuję się własnym krajem. Ja wczoraj miałem ambicje, myślałem, że jednak się rozbiorę i wejdę. Ona zimna to nie jest. No ciepło. Ciepła jest, tak. Kiedy z różnych powodów, również i takich bardzo osobistych, kilka lat temu musiałem zatrzymać te podróże, osiadłem już w Polsce. Niesamowite. No dobrze. Się rozczulę, trzeba będzie mnie szmatką z podłogi zetrzeć. To pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to obejrzałem to, co o Polsce było sfotografowane. I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, nie znalazłem materiałów, które pokazywałyby to, co się z krajem wydarzyło po zmianie systemu. To pewnie. To ja jestem. Tak, ja jestem z żoną. To jest nasze zdjęcie z zaproszenia ślubnego. A to jest wznowienie tygodnika po raz drugi. Już dawno jest stan wojenny minął. Jest żona Mazowiecki, to jest dworak. 13 grudnia był dla nas ogromnym zaskoczeniem. Raptem pojawiło się wojsko i skoty i czołgi. W rękawiczce wyciąłem malusieńką dziurę, do której włożyłem jeden z trzech aparatów przemyconych przez granicę i tym aparatem wykonałem większość zdjęć, które później były przemycane przez jednego z wysokich urzędników zachodniej ambasady, który w paczce dyplomatycznej te zdjęcia wywoził raz na dwa tygodnie. Ale z brodą to czym, bo nie miałem za gęstą. I byłem trochę chudszy jednak. Ten fotograf mógł mieć większy wkład wtedy w walce niż ja. Mnie człowiek zawsze najbardziej intrygował. O człowieku moim zdaniem nie wiemy nic i on jest dla mnie ciągle niezrozumiałą, intrygującą tajemnicą. Okej. Okay. No i dobrze, no na dzień. Dobra. Spraw się dobrze, maleńka. Dzisiaj jest ważny dzień. Liczę na ciebie. Pan Tomasz Tomaszewski, również gratulujemy. Średnia 5,14. Witamy szóstkę wspaniałych magistrów, absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na Wydziale Podporządkowym. My generalnie poznaliśmy się na zlocie Citroena, tak? I Citroen to musi być to coś. Pamiętam, czy co pamiętam? Teraz traktor przejechał. Świetnie. Tak naprawdę ten sens życia ogranicza się do prostej zasady, żeby kochać i być kochanym ze wzajemnością. To, myślę,
jest siłą, która powoduje, że nie widzę żadnych ograniczeń i nie widzę rzeczy, których bym nie mógł w życiu dokonać i osiągnąć. Mokry jesteś? Tańczyłeś? Czy rozrabiałeś? Co?